oczekiwania. Dotyczy to operacji zaćmy, endoprotezoplastyki, wymiany stawu biodrowego czy kolanowego, diagnostyki wysokotechnicznej, obrazowej, takiej jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Tu właśnie kolejki są największe. Mamy szansę do końca roku z ponad 700 milionów złotych, które zostały dedykowane właśnie na dodatkowe zakupy takich świadczeń, zredukować te kolejki w sposób taki, że no, dojdzie do pewnego rodzaju rewolucji. Dlatego, że już nie będziemy powtarzać o tych wieloletnich okresach oczekiwania. I wreszcie niesłychanie istotna sprawa, coś, co jest jeszcze przed nami, ale decyzja, można powiedzieć, w tym zakresie zapadła. Prawdopodobnie około 1,5 miliarda złotych zostanie skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach nowelizacji budżetu jeszcze na rok 2017 w celu zapłacenia za nadwykonania. To bardzo wstydliwa, można powiedzieć, cecha charakterystyczna systemu, tego niedofinansowanego systemu, z którym mamy do czynienia. Szpitale leczą i nie dostają za to pieniędzy. I teraz dostaną pieniądze wstecz za to, co zostało już wykonane. To niesłychanie, w niesłychanym stopniu poprawi ich kondycję finansową. No, oczywiście zwiększy możliwości diagnozowania, leczenia, przyjmowania pacjentów, ale także poprawi ich sytuację, jeżeli chodzi o pracowników. To wszystko dowodzi, że te plany, które kreślimy na następne lata, są mocno oparte w realiach. I to wszystko, o czym mówię, pokazuje, że projekt ustawy, który w Ministerstwie Zdrowia powstawał, to było trudne zadanie już od ubiegłego roku. Trzeba było zrobić mnóstwo analiz, przymiarek, że on jest realny, że rząd pani premier Beaty Szydło traktuje zdrowie po raz pierwszy w historii naprawdę jako priorytet. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o wystąpienie pana podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana Leszka Skibę. Szanowni Państwo, ten projekt ustawy godzi dwie ważne rzeczy. Z jednej strony realizuje ten cel społeczny, jakim jest dojście do 6% PKB w 2025, stopniowo w taki sposób, aby zapewnić stabilność finansów publicznych, aby ta obietnica, która jest istotna dla rządu pani premier Szydło, została zrealizowana z całą pewnością i była stabilna w takim znaczeniu, że nie było już w kolejnych latach wątpliwości, że ten wzrost będzie stopniowy, ale osiągnie ten docelowy poziom. I tak jak było już powiedziane, już w 2018 roku mamy istotny wzrost wydatków i łącznie, jeżeli sobie popatrzymy, tak naprawdę w kolejnych latach udział wydatków na zdrowie w całym systemie finansów publicznych wzrośnie z poziomu 4,7 do 6%. To jest różnica, możemy sobie łatwo policzyć, to jest 1,3, czyli to jest 25 miliardów złotych. 25 miliardów złotych, co jest, można powiedzieć, rozmiarem dla budżetu równoważny z programem 500+. Także dzisiaj pan minister Radziwiłł ogłasza, można powiedzieć, drugi program społeczny, który jest równoważny z programem 500+, czyli istotnym z punktu widzenia finansowania potrzeb społecznych obywateli. Oczywiście, aby zagwarantować stabilność tego programu, aby rozłożyć go na lata, istotne jest to, żeby ten sposób podnoszenia następował w kolejnych latach. Jeśli popatrzymy sobie też na skalę finansowania, w OSR-ze podane są, czyli ocenie skutków regulacji, są podane dokładne liczby. Uzupełniając te kwoty, sumujące się do kwoty 25 miliardów, wzrost wydatków z NFZ-u, jeśli popatrzymy na te wszystkie wydatki razem, to tak naprawdę mamy ponad 116 miliardów złotych więcej wydatków. Czyli tak naprawdę program, rzeczywiście jest to program rewolucyjny i przełomowy, 116 miliardów wydatków więcej w perspektywie kilku lat i jednocześnie z pełnym zachowaniem stabilności finansów publicznych. Dziękuję bardzo za wystąpienia i mamy teraz czas na dwa pytania. Ponieważ tylko dwa pytania, bardzo proszę, żeby były one związane z tematem naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, Justyna Siechlucka, TVN24. Panie ministrze, mam pytanie, bo państwo mówią, panowie mówią dzisiaj o 6%. Rezydenci, mówię tutaj o trwającym proteście, chcą 6,8%. Panowie mówią o roku 2025, oni o 2021. Czy będzie jeszcze jakaś inna propozycja, kolejna dla rezydentów poza tym projektem ustawy? Czy gdzieś widać koniec tego trwającego sporu? No i Naczelna Rada Lekarska również przypomina o tym, że pan od lat mówił o tym, że
służba zdrowia jest niedofinansowana, że trzeba to zmienić, że trzeba zwiększyć to finansowanie. A teraz, jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, również mówił pan o tym, że to zajmie 2-3 lata, a jednak 2025. Czy rozważa pan dymisję? Zapytam wprost. Jeszcze raz podkreślam, że przyjęcie tego projektu ma charakter naprawdę rewolucyjny. Nigdy w Polsce czegoś podobnego jeszcze nie było. Chcielibyśmy oczywiście, żeby nakłady na służbę zdrowia nadążały za rzeczywistymi potrzebami, które są ogromne. One rosną w związku z tym, że ludzie żyją coraz dłużej, chorują także częściej. Potrzeby zdrowotne zwiększają się. Medycyna się rozwija. Zwykle nowe technologie są droższe od tych poprzednich. A zatem są obiektywne przesłanki do tego, żeby nakłady na ochronę zdrowia rosły prawdopodobnie z czasem jeszcze wyżej niż to, co zaplanowaliśmy. Chcielibyśmy także, żeby to było jak najszybciej. Ale ta determinacja nie może zdjąć z nas odpowiedzialności za to, co robimy. Po pierwsze, jest kwestia, tak jak pan minister Skiba mówił, stabilności finansów publicznych. To nie jest takie życzenie tych, którzy liczą te finanse, tylko to jest oczywisty interes wszystkich, całej Polski, każdego Polaka, bo wynika z tego mnóstwo rzeczy, o których może mi nie wypada mówić. Ale również, i to też trzeba widzieć, że jest to kwestia odpowiedzialności za różne zadania, które rząd realizuje. Polacy oczekują także dobrej edukacji, żeby nie było dziur w drogach, żeby było bezpiecznie. I to wszystko kosztuje. I my musimy te pieniądze dzielić odpowiedzialnie. To jest zupełnie oczywiste, że służba zdrowia potrzebuje więcej pieniędzy i tych pieniędzy będzie więcej. No w tej sytuacji robienie rządowi zarzutu z tego, że przekracza, można powiedzieć, próg naprawdę czegoś zupełnie nowego i dotychczas niespotykanego, patrząc właśnie na te wszystkie okoliczności, analizując sytuację, i zachowując się odpowiedzialnie, jest po prostu nieporozumieniem. Czyli nie będzie żadnej propozycji dla rezydentów kolejnej? To jest ta propozycja ostateczna. Pani redaktor, ja myślę, że tutaj cele są po prostu takie same. Różnimy się trochę w ocenie możliwości i w efekcie w tempie dochodzenia do tych zmian. Ale moim zdaniem taka różnica zdań absolutnie nie powinna być powodem do protestu, a już szczególnie tak radykalnego protestu, jaki prowadzą. I poprosimy o kolejne pytanie. Kolejna redakcja. Pani redaktor, dajmy szansę ostatnie pytanie zadać innej redakcji. Magdalena Wierzchowska, TVP Info. W takim razie, panie ministrze, dopytam jeszcze, co jest zbieżnego w tej propozycji, która w tej chwili została przedstawiona, z oczekiwaniami rezydentów i czy w tych kwotach są zawarte też ich oczekiwania? Tak konkretnie. Szanowni Państwo, wiele lat temu w służbie zdrowia był okrągły stół, potem był biały szczyt i na obu tych zgromadzeniach czy konferencjach, które gromadziły wszystkich uczestników służby zdrowia, a także wielu polityków z różnych opcji, mówiono o tym, że trzeba zwiększać nakłady na ochronę zdrowia i że 6% to jest jakieś takie nasze marzenie. Nikt nie wyobrażał sobie nawet, że kiedykolwiek będzie to rzeczywiście możliwe. I teraz my pokazujemy ścieżkę dojścia do tego. To jest naprawdę przełom i wydaje się, że to jest sukces wszystkich tych, którzy przez wiele lat zajmowali stanowisko w tej sprawie. Naciskali w różny sposób. Mówię tutaj o tych, którzy reprezentują świadczeniodawców, którzy reprezentują różne zawody medyczne, którzy reprezentują pacjentów. I wielu, wielu innych, którzy mają coś do powiedzenia na temat służby zdrowia. I oto właśnie dochodzimy do takiego momentu, kiedy no, w jakimś sensie można mówić o naszym wspólnym sukcesie. Także tych lekarzy, rezydentów, którzy w ostatnim czasie postawili to tak na agendzie publicznej. I dobrze, że o tym się rozmawia. Dobrze, że o tym się mówi, bo to w jakimś sensie przekonuje wszystkich tych, od których to zależy. W tym sensie ja nie widzę już w tej chwili żadnego problemu. Będziemy razem pracować nad tym, jak zrealizować w praktyce to wszystko, co zamierzyliśmy, co jest niezwykle ambitne, a co ma wymiar, o którym mówił pan minister Skiba. Wymiar no, niewyobrażalnych pieniędzy, które z czasem będą pojawiać się w systemie służby zdrowia, dając szansę przede wszystkim pacjentom na nareszcie przyzwoite leczenie, a także redukcję tego
tej bariery dostępu, jaką ciągle wielu przed sobą widzi. To się naprawdę zmieni. Dziękuję bardzo.